Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Admiros, a przed wami gierka o nazwie Super Toast the Turtle, czyli po prostu tak jakby strzelamy żółwiem na odległość. Słuchajcie, ja już sobie w tą gierkę troszkę pograłem, nawet próbowałem raz nagrać dla was, może pokażę wam tutaj, to będzie widać. O, proszę bardzo, nagrywam z telefonu. Jakiś czas temu nagrywałem Zombie Anarchy Warren Survival, ale to nagrywałem, słuchajcie, metodą typu ściągnąłem sobie na komputer emulator i później na tym emulatorze grałem. Niestety to nie jest to samo, to nie jest to samo myszką. Kiedy gramy myszką, a mamy możliwość grania właśnie tutaj na telefonie, to jednak wygodniej, fajniej się gra na telefonie. Tak więc słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie Super Toast the Turtle, czyli tak zwane rzucanie żółwiem na odległość. Dobra, mam nadzieję, że to się dobrze nagra. Co by wam tu pokazać? Może najpierw sobie rzućmy tym żółwiem. Co mi się tu włączyło? Halo, dobra. Okej. Tutaj ustawiamy sobie i... Pyk! Wystrzelony. Możemy w niego jeszcze dodatkowo strzelać oraz nim sterować, co już odkryłem wcześniej. No i oczywiście im dalej po prostu... ciągle patrzę w górę, wiecie, bo zmieniłem sobie ustawienia kamery, bo jednak tak było mi niewygodnie grać przed kamerą, a i po prostu sobie ją ustawiłem troszeczkę niżej. Tak więc tutaj... Wow. Tak dziwnie troszkę jest. No dobra, mniejsza o to. Ogólnie rzecz biorąc, zagrajmy sobie jeszcze raz, bo chciałbym wam pokazać, troszkę kasy nazbierajmy. I uwaga, boom. Bomberka, pięknie, dobry start mamy. Ja tak jakby już chciałem nagrać jeden odcinek z tej gierki, ale coś mi się źle zsynchronizowało. Tak więc no nie gram od samego początku, już nawet jedną postać sobie zakupiłem, ale już wam pokażę. Dobra, tu mamy zaznaczone, że w sklepie coś możemy kupić. Tutaj pod drugim mamy postacie. I za 100 takich skorup żółwich możemy sobie wylosować kolejną nową postać. Ja ogólnie chciałbym przejść całą tą gierkę na, jak to się mówi, na odcinkach. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie będzie jeden odcinek taki próbny, testowy, żeby zobaczyć, czy wszystko się dobrze synchronizuje, czy wszystko dobrze się nagrywa na telefonie, czy czasem ktoś mi napisze na Facebooku w tym czasie, kiedy nagrywam, i tak dalej, trzeba się potestować. No i dobra, w sumie wybrałem nową postać, ale nie powiedziałem wam, jak się nazywa, nazywa się Clyde. Taką postać mi wylosowało, tak więc sobie tą postacią troszkę pogramy. Dobra, co tu mogę w sklepie nowego kupić? Ogólnie w sklepie mamy tak jakby trzy rodzaje: działa, bronie oraz dodatkowe rzeczy. Widzę, że można kupić nowe działo, które kosztuje 4000. Tak, już mamy 4000, więc za 4000 sobie kupimy zamiast takiego zwykłego działa, to proce. Careful where you aim, that thing you might take out a house. Czyli możesz tam, nie wiem, zdjąć dom. Okej, weźmy sobie to. Troszkę wydałem na to kasy, ale myślę, że warto. Tutaj w broniach na razie, no mieliśmy chyba proce, o ile się nie mylę, i kupiłem właśnie sobie rewolwer, ale nie mam pewności. Tutaj są najróżniejsze jakieś karabiny snajperskie, to wszystko sobie odblokujemy później oczywiście. Póki co zobaczmy jeszcze, co jest w staw. Okej, czyli jakieś jetpacki chyba to są. Specjalne, jakieś bomba jakaś jest specjalna za 104 tysiące, what the fuck. Dobra, czas porzucać naszym żółwiem. Ogólnie rzecz biorąc, tak mniej więcej nie wiem, ile mam nagrania. Chciałbym, żeby ten odcinek miał, no tak myślę, że z 15 minut. Tak więc sobie troszkę porzucamy. No i tym razem nie żółwiem, tym razem rybą naszą w akwarium, czyli Clyde'em. Wow. Okej, już rozumiem. Troszkę inaczej to działa jak działko, ale dobra, zobaczmy. Boom. Łoho! Ta ryba jest przezabawna, ją uwielbiam po prostu. Bang. Bang. No i dokąd dolecimy? O kurde, jakbym w to trafił. No chodź, no chodź rybko. Nie wiem czemu, ale ten żółw mi jakoś tak... Zagrałem nim raz czy dwa i było tak, no w miarę spoko, ale okazało się, że jednak wolę tą rybę. Bo jest taka zabawniejsza, jest taka uśmiechnięta. Dobra, pod trzecim, czyli pod tym medalem, mamy tak jakby osiągnięcia. Nie wiem, czy to się wam wyświetli, prawdopodobnie nie, bo program tego raczej nie łapie. Oraz... tabelę wyników pod czwartą zakładką, tak? Z takimi numerkami 1, 2, 3, z takim podium. Ale to raczej mało istotne. Dobra, 755. Całkiem przyzwoicie, że tak powiem. Dobra, lecimy dalej. Chciałbym wam pokazać coś jeszcze fajnego, ale nie wiem, czy uda mi się na to trafić. Jak trafimy, to będzie śmiesznie.
Taki banan powinien sobie tutaj gdzieś na dole stać. Wow, kolce. No dobra, tym razem się nie udało niestety. Dość taki słaby rzut. Z takich ciekawszych rzeczy grałem kiedyś taką jakby podobną gierkę. Ona była flashowa wtedy. Bardzo mi się podobało właśnie... Bardzo mi się podobała w tej flashowej grze. Ona w ogóle się nazywa Learn to Fly. Takiego pingwina uczyliśmy latać. Było to na podobnej zasadzie co to, tylko że zamiast strzelać żółwiem czy chociażby rybą na odległość, po prostu uczyliśmy pingwina latać na coraz dalsze dystanse, aż w końcu poleciał. I pamiętam, że chyba były dwie części tej gierki. To było całkiem fajne. Wielki worek z hajsem. Kurczę, no niestety. Coś słabo nam idzie. Nie jest najlepiej, ale może jeszcze jedna próba, może tym razem się coś uda. Chciałbym trafić na coś super, bo są tutaj naprawdę super bonusy, tylko trzeba dobrze wycelować. Dobra, tym razem pustynia. Bęk! Jak ta ryba krzyczy. Wow! Okej, to było dziwne, że tak powiem. Wow, jak to wygląda. Oj, biedna rybka. Dobra, lecimy dalej. Trzeba uważać na takie rzeczy. Po prostu trzeba się wykazać super refleksem. Bang. Dobra, zdobyłem jedną skorupę żółwia. Właśnie, też pokażę wam, jak zdobyć Diglett. To było przezabawne. Pokażę wam, jak zdobyć większą liczbę... Co to było? Nie mam pojęcia. Moje oko tego nie zdążyło przetworzyć. Wow! Aż jej się te szkło z akwarium powbijało. Wow, to po prostu jest przekozak gierka. Dobra. Czy mogę wam pokazać... Dobra, nowe postacie. Chyba tutaj się to robiło. Tak, możemy sobie dokupić tak jakby te skorupie żółwia. I to kosztuje 150 żółwich skorup za 2 dolary. No i stosunkowo coraz więcej. I tu coś widzę, jakiś zegar, ale... O co chodzi? Aha, czyli po prostu czasowo będzie można sobie jakieś bonusy tutaj zakupić, ale jeszcze nie wiem za bardzo, jak to działa. Coś jeszcze tu było. Pamiętam, że coś jeszcze było i coś chyba pominąłem. Reklamy, tak. Chyba dało się obejrzeć reklamę i w ten sposób można było... Teraz kliknąłem. Nie mam pojęcia, co kliknąłem! Aha, dobra, udostępnić możemy nasz lot. Tylko raz. Ale ja nie chcę udostępniać naszego lotu. No nie chcę. Wstecz. Odmów. Dobra, chyba działa. Mam nadzieję, że mi się nagranie nie zepsuło. Zobaczmy. Trwa nagrywanie. Okej. Miejmy nadzieję, że wszystko jest w porządku. Tak więc gdzieś tu się jeszcze wyświetlała jakaś reklama, którą można było chyba kliknąć, obejrzeć i po prostu dostać jakieś dodatkowe rzeczy w postaci bonusów. Dobra, lecimy. Co się stało z tą rybą? Przepraszam bardzo. O, proszę bardzo, jest. Watch ad. Możemy sobie obejrzeć reklamę i w ten oto sposób zdobyć dodatkowe rzeczy. Ja te reklamy nie będę chciał za bardzo tutaj oglądać, bo jak wiadomo, reklamy to równa się prawa autorskie jakieś zaraz albo coś. Tak więc cały czas będę teraz coś mówił, żeby tylko zagłuszyć tę reklamę i zatkać głośnik telefonu, żebyście tego nie słyszeli. I już tylko 9 sekund zostało. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No i dobra, no i Mobile Strike, wiadomo, oczywiście. No, wszędzie jest reklama Mobile Strike'u. No ileż to można? Dobra, ale za to dostaliśmy 20 muszelek. Ja to po prostu takie reklamy będę sobie oglądał poza odcinkiem. I myślę, że to będzie całkiem spoko opcja. Dobra, lecimy dalej. Wystrzelmy naszą rybę w kosmos i tyle. Dobra. Bęk! Łohoho! Łohoho! Zakowałem kolejne osiągnięcie. Jest, ptaka trafiłem, dobrze. Troszkę hajsu, ptaszek i uwaga, daily best, czyli pobiłem swój rekord, ale czy życiowy? Nie, życiowy rekord jest 655 i spróbujemy w tym odcinku pobić sobie jeszcze ten rekord. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Super Toast the Turtle i jeszcze dalej. No ogólnie ciężko jest pobić, gdybym trafił na banana, gdybyście to zobaczyli, jakie rzeczy banan daje, to po prostu byście...
Ajdź. No niestety, nie udało się po raz kolejny. Ale nie ma co się zamartwiać, nasza rybka przeżyła, jest zadowolona. Dobra, ogólnie chciałbym sobie już w następnym odcinku kolejną postać odblokować, żeby było po prostu, po prostu, żeby czymś innym pograć, tak? Dobra, spróbuję tak bardzo w górę, może to coś pomoże. Okej, dobrze, dobry start, nie muszę nic marnować pocisków. Jednego sobie zmarnujemy. No niestety, nie udało się. Było blisko, ale niestety nie pykło. Tum, 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 tum. Powtórka. Tu, tu, tu. Dobra, zimowa mapka. Powinno pójść łatwo. Proszę, banana. Wow, dobry start. Okej. Tego nie przewidziałem. Tego nikt by chyba po prostu nie przewidział. No ale dobra, pustynia. Boom. Czy trafię? Pięknie, bomba. Ale już nie mam w ogóle pocisków. Wow, nice. Jak to się mówi? Całkiem dobry start. Jest banan. Smutek. Niestety nie trafiłem w banana. Ale dobra, nie ma się czym przejmować. Próbujemy jeszcze raz. Jeszcze raz. Musi mi się w tym odcinku udać. Na pewno trafię na banana. Zobaczycie, co on potrafi. Dobra, spróbuję tak dość nisko. Płasko polecimy. No niestety. Pudło. Super Toast the Turtle. Boom. I w górę. Łohoho! No dobra. No coś tam kasy zdobywam, ale... Wow, coś mnie uderzyło. Co to było? Czy tak szybko akcja dzieje? I pobiliśmy właśnie rekord z jednego dnia. Kurczę, gdybym miał jeden pocisk. Ale rekordu życiowego niestety nie udało się pobić. Dobra. Już mam uzbierane sporo kasy, więc myślę, że coś można sobie już powoli, że tak powiem, zakupić. Jakieś ulepszenia oczywiście już są. Można obejrzeć reklamę, ale raczej to mi nie będzie potrzebne. Staw. Nie, mam tylko 7 tysięcy. Może lepszą broń? 10 tysięcy. Kurczę, drogie rzeczy to są. Czy to mogę kupić? 12 tysięcy. Ale coś jednak mogę kupić, ale to raczej z tego. Ze stafu. 8 tysięcy. Co mi tu pokazuje, że mogę coś kupić jak w staw? No dobra. To mogę kupić. Small chest bomb. No dobra, kupmy sobie chest. Dobrze widzę, chest bombs. Hide it away somewhere safe and with a click button. Kaboom! Okej, dobra, mamy jedną. Zobaczymy, jak to działa, tak żeby ten odcinek był dość ciekawy, to jeszcze sobie pogramy. Gdzie są te nasze bombki? Aha, tutaj, okej, dobra. Czyli po prostu to działa tak, że możemy ich użyć. Dobra, spróbujemy sobie jej użyć. Wow! Ale farcik! Uda się, to będzie życiówka. Na 100%. I jeszcze bombę użyjemy. Jest, jest rekord życiowy. Wow. I to będzie piękny akcent na zakończenie tego odcinka. Diglett, okej. Niestety nie udało mi się pokazać wam banana, ale... No cóż, zdarza się. 1185. To jest po prostu rekord. Rekord życiowy. Nice. Dobra. Czy dostałem z tego jakiś hajs? Dostałem. Okej, mogę obejrzeć reklamę. Wiecie co? Mieliśmy kończyć, ale jeszcze raz. Ta gra jest tak wciągająca, że ciągle chce się zagrać jeszcze raz. I jeszcze raz. I jeszcze raz. Tak więc jeszcze raz sobie zagramy. Boom. Dobra, dobry start. Bombka, pięknie. Trzeba ostrożnie używać tych umiejętności. Oj, no i niestety się nie udało. Już niestety życiówki nie zrobimy. Czemu ty jeszcze lecisz? Na co ja wpadłem? Przez chwilę nie patrzyłem na telefon. Nie mam pojęcia, co się wydarzyło tak naprawdę. Wow.
Dobra, rybka już sobie tutaj siedzi. No i dobra, myślę, że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o taki pierwszy odcinek z gry Super Toes the Turtle. Jeżeli chcecie więcej odcinków, piszcie komentarze. Będę wiedział, że chcecie więcej gier z telefonów. No i oczywiście możecie pisać swoje propozycje gierek z telefonowych, mobilnych gier oczywiście w komentarzach. To wszystko z mojej strony. Trzymajcie się i elo!